Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 15 grudnia 2021 roku. Analizę przeprowadzimy tradycyjnie na interwale dziennym. Ja oczywiście do tego celu używam świec japońskich. Ponadto na wykresie możecie zobaczyć zniesienia Fibonacciego, linie trendu, linie horyzontalne, wsparcia i oporu oraz te cyferki, które są cyklami fal Elliota. Jak widzicie, wzrostowy cykl na Bitcoinie się zakończył. Mamy tutaj 5 fal wzrostowych wykonanych. No i wykonała się oczywiście tutaj, prawdopodobnie wykonała się również korekta spadkowa. Korekta ta doszła do poziomu 50% całego ostatniego ruchu wzrostowego. Ten poziom jest zlokalizowany na 193 574 zł. Jest jeszcze tutaj, jak widzicie, atakowany, jest jeszcze testowany, jest jeszcze cały czas walka o ten poziom, nie jest on do końca tak naprawdę rozegrany, ponieważ najwyższe odbicie od tego poziomu było jedynie do poziomu 214 973, natomiast jeżeli tutaj byłby już ten poziom 50% całkowicie, można powiedzieć, przetestowany i odbicie powinno być znacznie wyższe, co najmniej do poziomu 225 809, czyli do tego tutaj poziomu oporu technicznego. Tak więc sytuacja nie jest jeszcze do końca 100% jasna. Mamy walkę o poziom 50% zniesienia Fibonacciego. Również jest tutaj zaraz nad nim poziom wsparcia zlokalizowany na 198 422 albo też 198 750. Bardzo wąski przedział cenowy, kilkaset złotych. Również ten tutaj, jak widzimy, poziom horyzontalnego wsparcia jest przez rynek kilkukrotnie testowany. No i teraz pytanie. Czy zejście korekcyjne, cykl korekcyjny został zakończony, czy i możemy liczyć na kontynuację poprzedniego cyklu, a poprzedni cykl był wzrostowy, czy też będzie jeszcze głębsza korekta. Więc póki co mamy do dyspozycji jeszcze momentu. Możemy na podstawie tego faktu, że rynek znajduje się w warunkach takich, znajdował się przynajmniej do niedawna w warunkach ekstremalnego wyprzedania, czyli cena Bitcoina była dosyć relatywnie tania w odniesieniu do ostatnich 14 dni. Mamy odbicie lekkie tego momentum wzrostowego, ale nadal znajduje się momentum poniżej poziomu 50, który jest poziomem oczywiście neutralnym. To oznacza, że kontrolę nad ceną nadal mają niedźwiedzie. Nadal strona podażowa spycha znacznie łatwiej cenę na dół niż byki próbują ją oczywiście tutaj podnieść w kierunku jednego z poziomów oporu technicznego chociażby. Tak więc w chwili obecnej, no niestety, ale jest jeszcze ryzyko zejścia kolejnego korekcyjnego cyklu do poziomu 61% zniesienia Fibonacciego, który jest na 174 326. Ostatecznym poziomem wsparcia horyzontalnym, technicznym jest poziom 160 tysięcy złotych, także na niego musimy zwracać baczną uwagę. Jest to oczywiście też jeszcze dołek fali drugiej. Ten cykl spadkowy ma szansę na jeszcze ewentualne jakieś zejście korekcyjne w dół, ale zauważcie, że tutaj najprawdopodobniej będzie już się budowała nam dywergencja pozytywna, czyli te zejście będzie na znacznie mniejszym momentum niż na przykład tutaj te spadki były wykonane, co oznacza, że istnieje szansa odbicia wzrostowego. Póki co 50% zniesienia Fibonacciego jest najczęściej testowanym, najczęściej rozgrywanym poziomem od tygodnia. Jeżeli się wybroni, testujemy 225 809, 231 206, dwa główne poziomy oporu technicznego. Jeżeli nastąpi wybicie również linii złotej, którą zaznaczyłem na wykresie, jest to linia trendu krótkoterminowego, mamy bardzo silny sygnał wzrostowy w tym momencie na Bitcoinie i kolejne poziomy docelowe to już tylko i wyłącznie tutaj zaznaczone przeze mnie poziomy oporu technicznego. Również jest w nie wliczony jeszcze szczyt szczytów, czyli poziom 275 tysięcy złotych, czyli wierzchołek fali piątej. Docelowo najbliższym takim poziomem dla byków z punktu ich widzenia atrakcyjnym jest poziom 300 tysięcy złotych. No, kiedy on zostanie osiągnięty, czy w ogóle zostanie osiągnięty, o tym przekonamy się już w najbliższej przyszłości. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy i oczywiście zapraszam na kolejne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.